Cześć, to Spajda. Dzisiaj mamy nietypowy unboxing, także zapraszam. Dzisiaj na topecie mamy Bach Raven, czyli nasz najnowszy produkt. Piękny, ładny, zapakowany. Co dostajemy? Dostajemy razem z Ravenem. Otwieramy, sprawdzamy. Tak, jest silniczek. To jest na razie wersja testowa, przedprodukcyjna naszego silnika. Spakowany jest tak. Silniczek z kawałkiem węża. Jest sterownik, czyli programator, jednostka programująca, komputerek. Dostajemy kabelek do komputerka, który możemy sobie w formacie mikro USB. Dostajemy kosteczkę i płytkę stykową. Tutaj jest płytka stykowa do spustu i do selektora. Na razie mamy tylko w formacie V2, czyli do M4. Kiedyś może będzie do innych wersji. Co jeszcze dostajemy? Dostajemy płytkę selektora customową. No i dostajemy zestaw części do zmodowania. Także w pudełeczku sprawdźmy jeszcze, czy coś jest jeszcze. Tak jest. Do tylnego, do mocowania tylnego pina do buffer tube'a. W środku coś jest, instrukcji nie ma, instrukcja do pobrania jest na razie z internetu. Także no, w tej chwili opakowanie to zawiera, cały komplet instalacyjny Ravena. No i dzisiaj będziemy próbować to pakować do jednej z naszych replik. Także zapraszamy na dalsze wideo. No. Odpalamy. Podpinam baterijkę. I co nam się wyświetla? Stan baterii. Po pierwszym uruchomieniu jest opcja selekcji. W tej wersji mamy wersję Pro, czyli Advanced, czyli z możliwością programowania 5 różnych pozycji selektora, ale rogaczce tylko 3, tak? Tak. Dajemy na save. Czy pozycja safe jest? Klikamy OK. Teraz pozycja, czyli na pozycja pierwsza, którą sobie zaprogramujemy, to będzie semi prawdopodobnie. Pozycja druga, pyk, dajemy OK. Teraz musimy przycisnąć spust kilka razy, żeby określić posuw, czyli maksymalny ciśnięcie kilka razy, żeby sobie wziął średnią. Dajemy OK. Kalibracja OK. Ustawienia domyślne. Sprawdzamy, czy jest OK. Safe to jest safe. Semi. Dysza się rusza, jest. Auto. Jest. No i kalibracja gotowa. I teraz przystępujemy, podpinamy lufę powietrze i sobie kalibrujemy końcowo, tak? No i jedziemy. Co, postrzelałeś z Ravena, świeżo zainstalowanego i co? Dla mnie bajka. Jeśli to jest Open Bolt, no to polecam wszystkim takiego Open Bolta. Nie żadne Raveny, Jacki, F-Link i tak dalej. Tylko Raven, Tylko Raven. Dla standardowego ustawienia. Nie bawiąc się w osiowość ani nic. Po prostu włożyłeś i strzelałeś? Włożyłem i strzelam. I kurwa, masakra. I no ale jeszcze raz postrzelam. Nara. Co za gość? Kulkami 03 oczywiście strzela naszymi. I co, Rogalku? Jak tam? Pierwsza opinia o Ravenie. Duży pozytyw. Bardzo ładnie chodzi. Nawet jeśli to Open Bolt. Co się bardzo zdziwiło. Tak, prosto z pudełka. Prosto z pudełka to jest po prostu niemożliwe. Nawet w zamierzonym braku osiowości. No dokładnie.
Złożyłem to tak, żeby właśnie nie było osiowości. No i, no i to strzela po prostu. No. To dużo mówi, strzela. Czy co, jakbyśmy nakręcili dobry film instruktażowy, jak te Raveny montować? No bo montaż jest... To jest banalnie prosty. Wystarczy. Jest prosty, no nie jest tak super prosty. Trzeba troszeczkę kilka skomplikowanych czynności dokonać. Natomiast po włożeniu... Nie są tak skomplikowane, że nikt, kto by chociaż siedzi w tym airsoftie trochę, to nikt by nie ogarnąłby tego. No nie jest takie trudne. Ale jako mod taki drop-in do gearboxa, no to jest po prostu bajka. Bajka. Czyli co, polecamy? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Polecamy, będziemy modować nówki, repliki. Od września wychodzi nowa seria z nowej firmy. Jeszcze nie zdradzamy co. Znaczy, niektórzy już wiedzą. Nawet niektórzy już kupili to, co jeszcze nie, w ogóle nie wyszło, nie ujrzało światła dziennego. Już mamy dwóch klientów bardzo napalonych. Oni chcą Ravena, koniec, kropka. Także no, za niedługo uruchomimy przedsprzedaż. Gotowe, nowe repliki na najlepszych częściach, najlepsze lufy, najlepsze podzespoły, Raven, skalibrowane, laserowe dzidy będą po prostu kup teraz. Jak najbardziej. I te będziemy robić. Także troszeczkę przyhamowujemy z customami, czyli z przysyłanymi przez Was replikami i jedziemy z nowymi replikami z Ravenem na pokładzie. Tak jest.